Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że kliknęliście w ten filmik. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie ten kanał i dołączycie do naszej małej rodzinki. Zapraszam Was również na mojego Instagrama. No i zaczynamy ten film. I dzisiaj opowiem Wam o wadach i zaletach ślubów zimy. Może zaczniemy od tego, że ja wzięłam ślub zimą w tym roku, więc będę mówić z mojego doświadczenia, a nie tak jak jest na tych różnych stronach, było, żeby wejść i znaleźć jakby sobie informacje, co ludzie pisali, jakie są wady i zalety ślubów zimy, to znalazłam bardzo dużo jakichś takich postów na blogach, które nie do końca były logiczne, bo te wady były bardzo dziwne, zresztą zaraz Wam o tym powiem. Zalety też były takie... Szczerze mówiąc, ja bym się nic nie dowiedziała z tych postów. W sensie nie nakreśliłoby mi to faktycznie sytuacji, jak jest. Ja Wam powiem z mojego doświadczenia i... No, mam tu dwa psy, bo mam bardzo mało miejsca w mieszkaniu, w którym teraz mieszkam i muszę nagrywać na tle kanapy, a oni po prostu tam śpią, więc mam nadzieję, że nie będą Wam przeszkadzać. No dobra, ale zacznijmy. Może zacznę, właśnie nie wiem, czy zacząć od zalet, czy od wad. No dobra, może zacznijmy od wad. Jakoś tak może łatwiej mi się będzie w ten sposób mówiło. I powiem Wam, że jak czytałam właśnie posty na tych blogach, to tam było dużo różnych takich rzeczy typu zimą nie możecie sypać grosików po wyjściu z kościoła pary młodej, bo znikną w śniegu i nie będzie można tego zbierać. No, ja nie wiem, czy to jest jakaś bardzo duża wada, czy naprawdę ludzie na to zwracają uwagę? Może tak. Ale no dla mnie to jakby nie ma jakiegoś większego znaczenia. I bardziej mi się chciała skupić na takich rzeczach, które faktycznie mogą kogoś zniechęcić lub kogoś zachęcić. Ale też ten film nie ma na celu tego, żeby właśnie Was odciągnąć od ślubu latem lub przyciągnąć do ślubu zimą, tylko po prostu powiedzieć Wam, jak faktycznie było. I pierwszą rzecz, jaką mam tutaj zapisaną, to jest to, że zimą jest zimno. I to jest największa wada ślubu zimą. Jeżeli nie lubicie zimna, no to wiadomo, że to nie będzie dla Was dobra pora roku. Ale jeżeli nie lubicie upałów, no to uważam, i w ogóle lubicie zimno, no bo to też jest tak, że niektórzy po prostu lubią zimno, to też może być dla Was zaletą, więc to jest taka rzecz, która z jednej strony może być wadą, a z drugiej dla kogoś może być zaletą. Ale z tym się wiążą jeszcze inne rzeczy, takie, że na przykład, to też było napisane na tych różnych stronach, że może być plucha, albo może być tak dużo śniegu, że goście nie dotrą do kościoła, żeby nie dotrzeć na salę. I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o śnieg, no to faktycznie to może być jakiś problem, chociaż w Polsce już nie ma takich zim, że jest duża ilość śniegu, jakieś zaspy i inne takie, no dawno czegoś takiego nie było, więc nie uważam, że to jest bardzo prawdopodobne. A jeżeli chodzi o pluchę, no to ja Wam powiem tak, plucha może być zawsze, może nie taka plucha, że są breje śniegu i to się rozklapuje, ale latem też możecie mieć tak, że będzie błoto, bo na przykład bardzo padało. No w tym roku lipiec był bardzo deszczowy. Przynajmniej tutaj, gdzie ja mieszkam. Więc no... Jeżeli chodzi o pogodę, to nigdy nie traficie. Ja na moim ślubie nie miałam wcale zimno, bo było tam, no nie pamiętam ile, 12-13 stopni. Była mrzawka, ale w tym jakby momencie, w którym ja się szykowałam, bo w momencie, kiedy wychodziliśmy już do kościoła, nie padało. I tak jak wychodziliśmy do kościoła, to już zaczynało być ciemno, co może być kolejną wadą, że jeżeli nie będziecie mieć dobrego fotografa i dobrych kamerzystów, to oni mogą po prostu zrobić kiepskie zdjęcia, no bo wiadomo, że jak bierzecie ślub latem, no to zazwyczaj jak idziecie do kościoła jest jeszcze jasno i łatwiej jest zrobić zdjęcia po prostu jak jest jaśniej niż jak jest ciemniej. Muszą się często na przykład wspomagać lampą błyskową. No i niektórzy nie umieją tego robić umiejętnie, także to może być kolejna wada, że po prostu wcześniej robi się ciemno, przez to, jaka to jest pora roku. Ale wracając do tego, że jest zimno i do tego, że nigdy nie przewidzicie pogody. No tak jak mówię, jeżeli lubicie upały, jeżeli lubicie to, że jest ciepło, no to nie jest dobre dla Was, dobra pora roku. Ale jeżeli lubicie zimno i jakby temperatura sama w sobie Wam nie przeszkadza, to uważam, że to nie jest jakaś ogromna wada. A deszcz, plucha, błoto może być po prostu zawsze. Kolejną rzeczą, jaką mam tutaj zapisaną i to też wiąże się po prostu z temperaturą na zewnątrz, jest
to, że jest, zachodzi taka potrzeba kupienia jeszcze okrycia wierzchniego, dodatkowo na sukienkę, czy tam jakiegoś futerka, czy dla pana młodego płaszczyku. I no, tutaj też tam było napisane, żeby kupić buty na zmianę. No ale mówię, no teraz już nie ma aż tak niskich temperatur, żeby te buty były potrzebne, chyba że mieszkacie gdzieś, nie wiem, w górach, że faktycznie tak jest. No ale dobra. Zachodzi potrzeba kupienia tego okrycia wierzchniego. To nie musi być jakiś ogromny koszt. Ja miałam takie futerko, może wam wstawię zdjęcie tutaj. I nie pamiętam, za ile ono było kupione, szczerze mówiąc. Ale zawsze i tak wypadałoby mieć coś, żeby zarzucić na ramiona, bo to może być zimny, deszczowy dzień, na przykład w lipcu. Więc dochodzi dodatkowy koszt, ale odejmuje się koszt w czym innym, o czym zaraz powiem. Wiadomo, że to jest więcej poszukiwań dobrego płaszcza, czy więcej poszukiwań dobrego futerka, ale nie uważam, żeby to była jakaś ogromna wada. A pod względem finansowym, to tak jak mówię, zaraz wam powiem o zaletach i to się trochę będzie równoważyć. Dalej mam napisane sezon chorobowy. Tak było na jakiejś ze stron, że zima to jest sezon chorobowy, większość ludzi jest chorych, i część gości po prostu wam się może nie pojawić ze względu na chorobę. W naszym przypadku tak nie było. Nikt nie był chory, wszyscy byli zdrowi. Co prawda po weselu parę osób się pochorowało, w tym my, ale to zawsze ktoś może wam przynieść jakąś chorobę, jakiegoś wirusa i po prostu się od kogoś zarazicie. Tak jak mówię, u nas nie było takiego przypadku. Faktycznie może być tak, że zimą więcej osób jest chorych. Wydaje mi się, że mimo wszystko więcej chorób jest jesienią niż taką zimą, ale mogę się mylić. No ale to też jakby w sezonie letnim też może być jakaś epidemia, jak na przykład teraz, i będą chorzy ludzie, ale zawsze się może zdarzyć tak, że będzie akurat jakiś wirus, czy jakaś inna choroba i goście mogą nie przyjść nawet w sezonie letnim czy tam wiosennym. Także czy to jest koniecznie wada zimy? No to już jakby dla was zostają tą interpretację, jak wy sądzicie. Dalej mam tutaj napisane chyba to wyjście z kościoła z tymi grosikami, to jakby nie uważam, że to jest jakaś wada, więc może to pominę, ale przeczytałam wam, co było też napisane na tej stronie. Ale jeżeli chodzi w ogóle o wyjście z kościoła, no to tak jak mówię, będzie już ciemno prawdopodobnie, chyba że weźmiecie ślub jakoś bardzo wcześnie. No i fotograf, no po prostu musicie mieć kogoś, kto wam będzie w stanie zrobić ładne zdjęcie. My nie mamy zdjęcia po wyjściu z kościoła, bo po prostu tak się umawialiśmy, że my mieliśmy mieć życzenia składane na sali, trochę to nie wyszło, ale po prostu tak miało być i jakby ustaliliśmy z fotografem, że nie potrzebujemy mieć tego zdjęcia. No ale właśnie jeżeli chodzi o wyjście z kościoła i jakby składanie życzeń, no to wiadomo, że jak jest zimno, no to stać też przed kościołem, nie wiadomo jak długo w zimnie, jak ludzie wam składają życzenia, no to nie jest zbytnie fajna sprawa. Ale my byliśmy na ślubie w kwietniu, gdzie również było zimno, tak zimniej, i po prostu para młoda poprosiła księdza, czy tam jak będziecie, nie wiem, w Urzędzie Stanu Cywilnego, po prostu poprosiła osobę prowadzącą ceremonię, żeby powiedziała pod koniec, że państwo młodzi proszą gości, żeby życzenia składali im po prostu po wejściu na salę, co uważam, że jest i tak lepszą opcją, ponieważ no już stoicie, jesteście na sali, już nie stoicie w tym kościele, nie blokujecie tam jakiejś mszy, czy co to tam, czy jakichś innych ludzi, no wiadomo, no to trochę może zająć, szczególnie jak macie dużo gości. A jeżeli chodzi o gości, którzy przyszli po prostu na ślub, nie idą na salę weselną, chcą wam złożyć życzenia, to zawsze można powiedzieć, że w przedsionku przed kościołem, czy gdzieś tam, nie wiem jak to złożyć ze stanu cywilnego, bo ja brałam ślub kościelny, ale żeby po prostu tam się zebrali, no i jeżeli kościół jest ogrzewany, no to wiadomo, że to nie będzie już żaden problem. No właśnie, ale kolejny punkt to jest ogrzewanie kościoła. Nie każde kościoły są ogrzewane. Jeżeli z Urzędu Stanu Cywilnego to już zupełnie inna jest opcja, no tam raczej jest ogrzewanie. Ale w kościele, no to może być wada. My byliśmy w jednym kościele i tam nam proboszcz powiedział, że temperatura nie będzie większa niż 11 stopni, czy tam 12 ze względu na organy. Konserwacji organów, więc no to jest chłodno, ale znowu latem w tym kościele też jest chłodno, wiadomo, tylko że to jest trochę inaczej, bo wychodzicie na gorące, na gorącą pogodę na zewnątrz, więc to się tak trochę, bycie w tym kościele jest nawet przyjemne, tak, latem, no bo jest chłodniej,
Ale jeżeli chodzi o nasz kościół, to ten kościół był ogrzewany i jakby my chcieliśmy się upewnić dużo wcześniej, czy będzie ogrzewany, do jakiej temperatury. I u nas nie było tego problemu, więc jeżeli chodzi o ten punkt, to po prostu trzeba się zapytać księdza, jak to jest z temperaturą i... No i tak jesteście w tym kościele zazwyczaj. No jeżeli macie z mszą, no to wiadomo, że dłużej, my mieliśmy bez mszy, więc to jest pół godziny. Jeżeli macie okrycie wierzchnie, to da się wytrzymać. Mi nawet nie było zimno. Więc to też jest taka kwestia sporna. Czy będzie to jakiś problem, czy nie, w zależności od tego właśnie, jak się dogadacie. Dalej mam punkt o autach, co faktycznie jest wadą. I co, czego faktycznie my również doświadczyliśmy, czyli po prostu stare auta nie chcą jeździć zimą, ponieważ większość z nich po prostu nie ma opon zimowych. Więc jeżeli macie w głowie wymarzony ślub z jakimś ładnym, starym autem stylowym, to bardzo prawdopodobne, że to auto po prostu nie pojedzie. Więc trzeba wtedy kombinować z czymś innym, czy to jakieś nowsze auto, czy po prostu patrzeć albo dzwonić. Może ktoś ma te opony zimowe, albo coś wykombinuje, żeby można było pojechać. My jechaliśmy złotą angielską taksówką. Może też wam wstawię zdjęcie, jak tutaj gdzieś będę mieć. A nie, mam zdjęcie tej taksówki, to mogę wam wstawić. To akurat mój tata znalazł tą taksówkę, ja nawet nie wiem gdzie, ale pan powiedział, że nie ma problemu, jakby wszystko będzie w porządku, także to też jest po prostu kwestia dogadania się, zobaczenia, jak to tam wygląda, ale w większości miejsc, po prostu praktycznie we wszystkich, mówiono nam, że stare auta nie pojadą, więc to jest na pewno duży minus, duża wada dla osób, którzy mają w głowie wymarzony ślub, wymarzoną podróż do kościoła, czy tam do urzędu stanu cywilnego, autem po prostu starej daty. Kolejną wadą, która była napisana na stronie, o której ja również pomyślałam, jest to, że goście mogą wam narzekać i prawdopodobnie będą narzekać przy zapraszaniu ich na wesele. Ale moja rada tutaj, ja podeszłam z moim mężem do ślubu tak, że my nie będziemy się przejmować tym, co ludzie mówią, bo to jakby my organizujemy ten ślub, my się chcemy dobrze na nim czuć. Oczywiście chcemy, żeby goście dobrze się czuli na ślubie, na weselu, na ślubie, ale jakby to jest nasz ważny dzień i chcemy go zrobić tak, żeby było jak najodpowiedniej dla nas. Dlatego no mogą narzekać, właściwie u nas to nie było nawet tak, że narzekali, co było takie, ale czemu zimą, a już na pewno, a może ona jest w ciąży, bla, 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 szybko chcą zrobić ślub. No zawsze się zdarzą, ale takie, jakieś takie rzeczy, ale to goście mogą narzekać na różne inne też rzeczy, że na przykład nie wiem, w sierpniu to będzie za gorąco, albo w sierpniu to ja wyjeżdżam na wakacje, bla, bla, bla. To zawsze po prostu się może wam zdarzyć tak i prawdopodobnie się zdarzy, że ktoś będzie na jakiś temat narzekał, ale ważne jest to, żebyście wy się czuli dobrze i żeby było tak, jak wy sobie wymarzyliście i najbardziej komfortowo dla was. I ostatnie dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest to, co przeczytałam, o czym nawet nie pomyślałam, ale faktycznie to była jedna z rzeczy, z którą się również zetknęliśmy, to, że może być brak niektórych kwiatów bądź owoców. A jeszcze było tam napisane o warzywach, ale jakby my nie doświadczyliśmy problemu z warzywami. Faktycznie było tak, że no wiadomo, wiązanka nie z każdych kwiatów da się zrobić. Nie z każdych kwiatów da radę zrobić wiązankę. Chociaż zazwyczaj jak robi się ślub zimowy, to jest dekoracja bardziej takich kwiatów zimowych niż tych letnich, ale to może być dla kogoś problem faktycznie, jeżeli ma w głowie konkretny rodzaj kwiatów, a ich po prostu nie będzie. Jeżeli chodzi o owoce, to może być problem w torcie po prostu, że na przykład jakichś owoców nie będziecie mieć w torcie, bo cukiernia powie, że akurat tych owoców już nie ma sezonowych, ani nie robią zmrożonych. My mieliśmy tort z malinami i po prostu powiedzieli nam, że jeszcze mają jakiś swój zapas malin i nie będzie z tym problemu, ale to również może być problem dla kogoś, kto też ma jakiś wymarzony smak tortu, a akurat tych owoców nie będzie dostępnych. No i ostatnia rzecz to jest sesja ślubna. Jeżeli macie w głowie właśnie, że chcecie mieć sesję ślubną plenerową, na przykład jeżeli macie wymarzoną sesję w śniegu, to tak jak mówię, może być problem z tym, że po prostu śniegu nie będzie lub będzie plucha, ale to też jakby jesteście w stanie się prawdopodobnie dogadać z fotografem, w jaki dzień ta sesja będzie, sprawdzać pogodę i po prostu coś wykombinować. Co latem uważam, że jest trochę prostsze, no bo wiadomo, jest więcej dni ciepłych, słonecznych, więc jakby częściej można te sesje robić, a znowu zimą może być z tym problem. My nie robiliśmy sesji plenerowej, jakoś nie chcieliśmy po prostu jej robić, więc dla nas to nie był jakiś ogromny problem, ale no, czy tak jak na przykład fotograf robi zdjęcia czasem w trakcie ślubu, takie mini sesję plenerową,
No to po prostu może być to problem, bo jest już ciemno i ciężko jest znaleźć dobre miejsce na zdjęcia. No dobra, to teraz przejdźmy może do zalet. Część już z nich dotknęłam w wadach. Ale teraz wam jakby szerzej o tym powiem. Więc pierwszą główną zaletą ślubu zimą jest to, że ceny są niższe. I to jest faktycznie prawda. I to faktycznie jest bardzo duża zaleta według mnie. Jeżeli lubicie zimną pogodę, nie lubicie upałów i jakby rozważacie ślub zimą, czy to jest dobry pomysł, no to ja uważam, że warto właśnie zwrócić uwagę na koszty. Bo my na przykład mieliśmy odjęte 30 chyba złotych od talerzyka, więc to jest dosyć spora przecena. Mieliśmy również już, nie pamiętam, gdzieś jeszcze mieliśmy te przeceny, ale gdzieś można sobie to targować, czy nie wiem, u fotografa, czy u kamerzystów, czy zespół. Faktycznie można negocjować, bo oni mają wtedy trochę mniejsze wzięcie, więc jakby dla nich to jest dodatkowy zarobek w miesiącach, w których po prostu nie mieliby zarobku, więc bardzo prawdopodobne, że coś tam z nimi ugracie, ale przede wszystkim sala to jest największy wydatek, jeżeli chodzi o ślub, a naprawdę każde miejsce, do którego dzwoniliśmy, dawało jakąś zniżkę ze względu na to, że to jest miesiąc, w którym po prostu nie ma popytu na wesela. Kolejna rzecz to jest brak upałów, brak gorącej temperatury. To już mówiłam wcześniej, jeżeli nie lubicie lata, nie lubicie po prostu upałów 30-stopniowych, no to jest bardzo duża zaleta według mnie. No jeżeli ja na przykład nienawidzę się pocić, nienawidzę stać w upale, przede wszystkim makijaż, to wszystko po prostu spływa z nas. Jak jest upał, jak jest lato, no bo wiadomo, jesteśmy malowane tam o godzinie 12 czy 11, czy o której tam macie ślub, no i do godziny tam 16, 17, 18, to ten makijaż może po prostu spłynąć, już nie mówiąc o włosach i innych takich rzeczach, a zimą jakby makijaż się trzyma, no ewentualnie możecie sobie zatrzeć go jakimś tam okryciem czy coś, no ale wiadomo, że będzie się lepiej trzymał makijaż zimą niż latem. No i się nie upocicie po prostu od samego poruszania. Jak miałam sobie to wyobrazić, też mi było słabo. I też miałam w głowie tak, że o Jezu, no dobra, zimą jak to będzie, czy dam radę, czy nie zmarznę. Ale to wcale nie jest takie straszne, jak wszyscy o tym mówią, że będzie zimno i będziecie w ogóle kostką lodu. Bo to zależy od temperatury, zależy od tego właśnie jak jest w kościele, czy w urzędzie. Fakt jest taki, że wychodzicie z ciepłego domu, czy tam hotelu, czy gdzieś się szykujecie, do ciepłego auta. Ewentualnie no, może być taka sytuacja, że w kościele będzie zimno, ale to jest dosłownie chwila. A później jedziecie na ciepłą salę. Tylko też musicie sobie się upewnić, że na sali na pewno działa ogrzewanie, jest dobre ogrzewanie i po prostu nie będzie zimno. Kolejną bardzo ważną zaletą jest to, że jest więcej dostępnych terminów na sali. Sale praktycznie mają pusto. Chociaż nam się zdarzyło, że w ten sam dzień, co my mieliśmy wesele, było też inne wesele na obiekcie obok, co prawda nie w tym samym. W sensie to jest ten sam jakby właściciel, ale ma dwa obiekty i w tym drugim obiekcie było wesele. Ale no, jest bardzo dużo w kościele tak terminów, czy tam w Urzędzie Stanu Cywilnego, na salach jest ogromny wybór wykonawców, zespołów, fotografów, kamerzystów. I nie musicie czekać 2 lata, czy nawet 3 czasem, słyszałam, że niektórzy czekają na ślub, nie na ślub, Boże, na fotografa, czy kamerzystę, czy zespół, bo po prostu oni są dostępni praktycznie od ręki. Więc nie musicie rezygnować na przykład z kogoś, bo nie ma terminu i brać kogoś, kogo nie jesteście do końca pewni, tylko jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta osoba po prostu będzie miała wolny termin. No i dodatkowo możecie mieć jakąś zniżkę. Kolejną zaletą ślubu zimą jest to, że możecie mieć przepiękne zimowe dekoracje. A jak jeszcze na przykład robicie w okolicy świąt albo po świętach w niedużym terminie, no to możecie zahaczyć o tematykę zimowo-świąteczną. My mieliśmy wystrój lampek, czerwonych kwiatów, szyszek. No tu wam wstawię zdjęcia, jak nasza sala była udekorowana. Choinki były żywe. Także naprawdę wyglądało to przepięknie. Przede wszystkim było to bardziej unikatowe. I jakby sam ten klimat już dawał bardzo dużo. I to jest coś, jak ktoś lubi właśnie dekorację zimową, bardzo lubi te klimaty, to uważam, że to jest naprawdę fajna rzecz i można bardzo dużo kombinować. Ale to daje niesamowity klimat i na pewno niezapomniany dla gości, którzy tam przyszli. Kolejną dużą zaletą jest to, że zimą, zaletą lub wadą, bo to jest też co wolicie, zimą ludzie wam się tak bardzo nie rozchodzą, bo po prostu jest zimno i jakby bawią się na sali,
przez co wszyscy są jakby na sali, wszyscy tańczą, wszyscy są w jednym miejscu, bardziej się integrują. Wiadomo, że latem bardzo dużo ludzi wychodzi na ogródek, siedzi na ogródku, jakby ludzie się tak wymieniają, jakby nie są spójni. Chociaż to może być z drugiej strony dla kogoś wada, ponieważ na przykład chce mieć jakieś atrakcje na zewnątrz, albo chce wziąć ślub w plenerze, no i to mu jakby odpada. Ale zyskuje to, że właśnie ludzie są w jednym miejscu, możecie zrobić na przykład jakieś stoisko z gorącą czekoladą, czy grzane wino. Dochodzi tak dużo jakby innych rzeczy, które są w lecie, a których nie możecie zrobić, a które możecie zrobić zimą i dadzą taki właśnie trochę inny klimat, że jakby to też tak, co wolicie, ale z zimą też, z dekoracjami zimowymi i z jakimiś atrakcjami zimowymi też da się kombinować. No dobra, powiedziałam wam wszystko to, co mam tutaj napisane i szczerze mówiąc, tak jak patrzę na to, mam więcej wypisanych wad, chyba, ale to głównie dlatego, że jakby teoretycznie dla ludzi, którzy nie lubią zimy, tych wad może być więcej. No ale myślę, że to wszystko zależy od was. Jak wy podchodzicie do tego, czy lubicie jak jest cieplej, czy lubicie jak jest zimniej. I ja wam chciałam trochę nakreślić to, jak to faktycznie było. Trochę jakby opowiedzieć o tych wadach, jakie one, o ich mam tu napisane, jak było faktycznie w praktyce. Wiadomo, że no mówię, główną zaletą ślubów zimy jest to, że nie jest gorąco. No i macie dużo taniej. Naprawdę bardzo dużo można oszczędzić. No i przede wszystkim jest zupełnie inny klimat niż ślub letni. I to jest wszystko sprawa indywidualna. Wiadomo, że no, jeżeli jesteście typowo ludźmi, którzy lubią upały, no to nawet nie ma co się zastanawiać. Ale myślę, że głównie chciałam nagrać ten film dla osób, które chciałyby zrobić ślub zimą, ale jakby słyszą z każdej strony, że nie, to będzie zły pomysł, że w ogóle tego nie rób. I robią, chcą i zrobiliby ślub latem na przykład wbrew sobie i wbrew temu, jak się czują, dlatego, że ktoś im mówi, że to w ogóle jest nie do zrobienia, zły pomysł, straszne to w ogóle i nawet o tym, lepiej o tym nie mówić, bo to jest tak strasznie złe. I ja miałam bardzo dużo obaw przed moim ślubem, czy na pewno nie będzie tak, jak wszyscy mówią i nie było tak. Jestem bardzo zadowolona. Ja bym na przykład w życiu nie chciała brać ślubu latem, dlatego, że ja nienawidzę upałów, tak jak mówiłam. Bym się wkurzała cały czas i no to po prostu nie jest coś dla mnie. I to tak jest, czasem po prostu coś nie jest dla was, ale jeżeli zastanawiacie się nad tym i boicie się jakichś tam rzeczy, no to tak jak mówię, powiedziałam wam, jak to było w praktyce, przynajmniej u mnie, ale zimy teraz już nie są aż takie zimne, więc jakby część z tych rzeczy nie do końca się zgadza i no po prostu się nie bójcie. Jeżeli nie lubicie tego lata, nie lubicie upałów, a każdy wam mówi, że zimą będzie okropnie, no to po prostu go nie słuchajcie i zróbcie tak, jakby byście chcieli i nie patrzcie jakby na innych. Bo ja wychodzę z takiego założenia i my wyszliśmy z takiego założenia, że chcemy zrobić tak, żebyśmy my czuli się dobrze i żeby to był jakby nasz dzień. Fajnie, żeby goście też się dobrze bawili, no ale... Bo to jakby dla nas jest wspomnienie niezapomniane do końca życia. I jakby fajnie, ludzie też będą pamiętać to, jeżeli będzie fajnie, ale to jest właśnie głównie dla was i ja bym wychodziła z takiego założenia, żeby nie chcieć zadowalać wszystkich dookoła, tylko zrobić tak, jak wy czujecie i tak, jak wy byście chcieli. No dobra, to tak bardziej wchodzę na takie trochę inne tematy, które będę chciała poruszyć w innych filmach. Jeżeli chodzi o ten film, no to chyba by było na tyle. Ja, tak jak mówię, chcę jeszcze nagrać inne filmy, jeżeli macie jakieś konkretne tematy o tematyce konkretne pytania lub chcecie usłyszeć o konkretnych tematach w tematyce ślubnej, to możecie mi dać znać w komentarzach i prawdopodobnie to poruszę. Na pewno będę chciała poruszyć temat ślubu, organizacji ślubu i wesela, no głównie wesela, jedząc wegańsko, nie jedząc nabiału i mięsa i tak dalej. Bo to też jest dosyć ciekawy temat, no, ale to już nie teraz, bo i tak już bardzo długo gadam i znowu film będzie bardzo długi. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że trochę wam pomogłam tym filmem i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!